Zastępca Swiatłany Ciechanowskiej w rządzie przejściowym, w białoruskim rządzie przejściowym, ambasador. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Ale do Brukseli przyjechał pan z Hagi, bo jak podają agencje, Narodowy Zarząd Antykryzysowy na czele z ambasadorem Pawłem Łatuszką przekazał w Hadze prokuratorowi Międzynarodowego Trybunału Karnego dowody zbrodni wojennych popełnionych przez Aleksandra Łukaszenkę i jego współpracowników. Co to za dowody? Tak, zebraliśmy dowody, które przekazaliśmy wczoraj podczas spotkania w biurze prokuratora Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Związane te dowody w związku z tym, że Łukaszenka jest podejrzany w popełnieniu zbrodni wojennych związanych z przekazywaniem, przemieszczeniem nielegalnym dzieci ukraińskich z okupowanych terytoriów na teren Białorusi. Udało się nam ustalić, że Łukaszenka jest winny temu, że ponad 2100 dzieci ukraińskich zostało przywiezionych na teren Białorusi. Wśród nich są sieroty. Udało się nam identyfikować wielu sierot i materiały te zostały przekazane również prokuratorowi. Udało się nam ustalić, że z 15 miast na Ukrainie okupowanych przez Rosję tych dzieci wywożono na terytorium Białorusi. 5 miejsc ośrodków, gdzie oni się znajdują na terytorium Białorusi. Mamy dokumenty podpisane przez Łukaszenkę, co ciekawe, w Moskwie. Mamy dokumenty podpisane przez premiera Rosji Miszustina, przez tak zwany Związek Białorusi i Rosji, bo właśnie pod egidą tego związku, związkowego państwa, odbyło się to przestępstwo. Również przedstawiliśmy dowody, które pokazują, że z dziećmi ukraińskimi, co się dzieje na Białorusi, ich spróbują jakby opracować ideologicznie. Mówią o tym, że takiego państwa jak Ukraina nie istnieje, że przepraszam, że to powiem, że Biden powinien zdechnąć, Zieleński też, a Putin to jest człowiek, za którego trzeba stawić świece. I w ten sposób właśnie redukują dzieci ukraińskich na Białorusi. To są wszystko zbrodnie wojenne. No oczywiście ocena należy do prokuratora w Hadze. A w jakich warunkach te dzieci mieszkają na Białorusi? No to też jest ciekawy temat. Propaganda pokazuje, że wszystko jest dobrze, pięknie, że są to uzdrowiska, ale te dowody, które zebraliśmy, pokazują również i inne podejście do tych dzieci. Nie mogę może ujawnić tych wszystkich dokumentów. Niestety wielu z nich ma klauzulę niejawności. W związku z tym, że te osoby, które przekazali nam te materiały, są zagrożone, a oni są na terenie Białorusi. Udowodniliśmy, że finansują to przemieszczenie dzieci Łukaszenka poprzez Związkowe Państwo Białorusi, Rosja, również firma spółka Białoruskali, która produkuje nawozy i dostarczy ich do Unii Europejskiej. I to właśnie ten temat również stał jednym z głównych tematów podczas dzisiejszego spotkania naszego, gdzie miałem udział brać razem z panią Swiatłaną Ciechanowską z prezydentem Unii Europejskiej Charlesem Michelem. Także jeszcze co przygotujemy, to kolejny cios w stosunku do Łukaszenki. Przygotowaliśmy raport o zbrodniach popełnionych przeciwko człowieczeństwu, przeciwko Białorusinom na terenie Białorusi. To gwałt, to zabójstwa, morderstwa, to porywanie, przymusowa deportacja, zniknięcie Białorusinów. I to jest kolejny materiał, dowody, które zostaną przekazane do sądu w Hadze. Jak zareagował prokurator i kiedy możemy się spodziewać jakiejś oficjalnej odpowiedzi ze strony Trybunału w Hadze? Ciekawe, jak zareagował Łukaszenka. Wczoraj przy naszym komunikacie, że te materiały zostały dostarczone do Hagi, do prokuratora, Łukaszenka w swoim stand-upie powiedział, że Łatuszka biega po Europie i spróbuje dowodzić, że on jest zbrodniarzem, i potwierdził swoje czyny zbrodnicze. On powiedział publicznie, że podjął tą wspólną decyzję razem z Putinem. Putin ma właśnie list gończy i powiedział, że zdecydowaliśmy razem, że będziemy finansowali deportację tych dzieci z Ukrainy na Białoruś. Także faktycznie potwierdził popełnienie tego przestępstwa. Oczywiście te materiały też przekazujemy do prokuratora. Prokurator jest instytucją niezależną, dlatego on nie powiedział oczywiście, kiedy będą podjęte decyzje. Teraz będzie trwała analiza. Wstępnie powiedzieli nam, że to robi wrażenie,
Ale oczywiście to jest raczej takie nieoficjalne spojrzenie na te materiały. Będziemy czekali i będziemy zbierali kolejne dowody, bo mamy jeszcze wielu, wielu dokumentów do opracowania, do analizy poprzez prawników Narodowego Zarządu Antykryzysowego. A ten drugi dokument został pokazany w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej? Komu został pokazany albo komu będzie przedstawiony? Ta komunikacja do Trybunału Międzynarodowego w Hadze póki co przekazana jest tylko do rąk prokuratora, biura prokuratora w Hadze. Również przekażemy drugi egzemplarz dla prokuratora Ukrainy. Część tych materiałów już jest przez nas przekazana do strony ukraińskiej, bo przecież przede wszystkim to dzieci z Ukrainy, to obywatele Ukrainy, bo reżim twierdzi, że to są już obywatele Rosji, że to są obywateli tak zwanych Donieckiej, Lugańskiej Republik Ludowych. Także przede wszystkim kierujemy te materiały dla prokuratorów. Część tych materiałów można przeczytać na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej Narodowego Zarządu Antykryzysowego, ale większość tych materiałów upublicznimy w najbliższej perspektywie. Oczywiście ci, którzy mają klauzulę niejawności, no niestety nie będziemy mogli. Pan ambasador w Brukseli oczywiście domaga się zwiększenia sankcji w stosunku do Białorusi. To jest był główny temat rozmów podczas spotkania z Charlesem Michelem. Prezydent Unii właśnie sam podjął ten temat i powiedział, że w najbliższym czasie, no ma nadzieję, że będzie zaakceptowany przez kraje Unii kolejna lista sankcyjna w stosunku do osób właśnie, których pan redaktor teraz pokazuje, generałów odpowiedzialnych za wojnę, za represje przeciwko Białorusinom, ale nie podali nam informacji, ile osób będzie, bo wcześniej, kiedy komunikowaliśmy z Komisją Europejską, nam mówili, że jest limita. Limit to jest 5 osób. No przepraszam, kiedy w więzieniach jest 5 tysięcy Białorusinów, kiedy umierają więźniowie politycznych w więzieniach, to jest prawda, bo im zakazano przekazywać leki i ostatnio mieli kilka przykładów, że po prostu umierają chorzy w zakładach karnych na Białorusi. To przepraszam, 5 osób, 10, 20. No my przygotowaliśmy oczywiście listę. Ja przytoczyłem przykład Polski, że Polska podjęła ostatnio listę sankcyjną, przyjęła 365 osób. I Unia też jest w stanie podjąć taką decyzję. Zobaczymy. Co do sankcji gospodarczych, niestety Portugalia i również miałem dzisiaj spotkanie z wiceministrem spraw zagranicznych Belgii, póki co blokuje wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji, mówiąc o tym, że trzeba pozwolić Białoruskali sprzedawać nawozy białoruskie na rynek afrykański. I to jest też nielogiczne, bo jedną ręką chcą pomóc Ukrainie, żeby jak najszybciej zwyciężyło, a drugą ręką dają środki, miliardy dla Łukaszenki, żeby co? Z budową Wagnera jednostką na Białorusi. Ciężko mnie to zaakceptować i była taka dość twarda, ciężka dyskusja dzisiaj w MSZ-cie, jak również i w Komisji Europejskiej. W sobotę cały świat właściwie żył tym puczem, rajdem Prigożyna i Wagnerowców. Dzisiaj po tych kilku dniach, co pan sądzi o tych wydarzeniach sobotnich w Rosji? No wiemy, że wczoraj Łukaszenko odbył rozmowę z Prigożynem wieczorem, późno 5 godzin trwała ta rozmowa. Oczywiście nie mamy jeszcze przecieków, o czym była ta mowa, czy co uzgodnili. Oczywiście mowa była o stacjonowaniu Wagnerowców na terenie Białorusi. To jest wyzwanie dla nas, dla społeczeństwa białoruskiego, również dla ruchu demokratycznego. Ale Łukaszenka gra w taką ciekawą grę. Z jednej strony on chce pokazać, że właśnie on jest liderem tej decyzji, że uratował Rosję. Putinowi to się bardzo nie podoba. Putin spróbuje publicznie powiedzieć, że to nie, to społeczeństwo rosyjskie, to armia rosyjska nie doprowadziła do tego, żeby udana była akcja Prigożyna. Łukaszenka wczoraj twierdzi w swoim stand-upie, że nie, to ja byłem liderem, to dzięki mojej komunikacji z Prigożynem udało się mnie powstrzymać Prigożyna i robi ogromny błąd, bo Putin jako dyktator nigdy mu tego nie wybaczy. Jeżeli by dzisiaj odbyli się wybory w Rosji, ja nawet myślę, że Łukaszenka mógłby wygrać na
tych wyborach, a Putin by jemu przegrał. I ostatnio obserwuję, że więcej i więcej komunikuje się z gubernatorami rosyjskimi. Chce stworzyć bardzo mocny, bardzo pozytywny wizerunek w Rosji, ale strategicznie przegrywa z Putinem. Jeżeli mówimy o sytuacji wewnętrznej, to nawet wśród jego generałów, kiedy poinformował po rozmowie z Putinem, bo właśnie w rozmowie z Putinem, według naszych źródeł, podjął tą decyzję o stacjonowaniu wagnerowców na Białorusi, była opozycja, opór. Oni oczywiście nie głośno, bo to jest dyktator Łukaszenka, ale opowiedzieli się za tym, że może nie, bo przecież to są zbrodniarze, gwałcicieli. To jest problem dla bezpieczeństwa naszego kraju i nie warto iść tą drogą. No, zobaczymy. On stwarza problem wewnątrz społeczeństwa, ale stwarza również dla swoich silowików, dla aparatu represyjnego. Czy jest prawdą, że już powstają takie bazy czy koszary dla wagnerowców na Białorusi? No wiemy też, że Łukaszenka powiedział publicznie, że jest gotów udostępnić jedną jednostką wojskową dlatego, żeby mogłaby ta jednostka być wykorzystana w przyszłości poprzez wagnerowców. No, czy trwają już przygotowania? Takiej informacji nie mamy i nikt nam to jeszcze nie potwierdza. Ale to ciekawa sytuacja, że przed 1 lipca faktycznie oni powinni podpisać kontrakt z wojskiem rosyjskim, z Ministerstwem Obrony Rosji lub wyjechać na Białoruś. I jeżeli ich wyjedzie 6-8 tysięcy, jak podawane było informacje, jeżeli do tego dołączą na przykład obywateli Rosji nowi, jeżeli obywateli Rosji, którzy mieszkają na terenie Białorusi, dołączą do tej jednostki, to już jest wyzwanie dla bezpieczeństwa krajów graniczących z Białorusią. Łukaszenka dalej robi problemy wszystkim. Teraz potwierdzono dosłownie godziną, półtorej temu, przeczytałem w niezależnym telegram-kanale naszych kolejarzy, a to jest wiarygodne źródło, że już broń jądrowa jest na terenie Białorusi. Łukaszenka porywa samolot, powiera agresję przeciwko Rosji, zajmuje się porywaniem dzieci, teraz Wagner, broń jądrowa. No ja pytam się, a co jeszcze jest potrzebne, żeby stworzyć, opracować strategię Unii Europejskiej, co robić z Łukaszenką, co robić, w jaki sposób wesprzeć Białoruś. No niestety, póki co nie słyszę chęci, do ogromnej chęci, żeby taka strategia była opracowana.